stwierdziłam, że nie opłaca mi się nie wiedzieć, jak zarabiać, bo płacę za dużą cenę, po prostu nie zarabiam. To był taki moment, w którym nastąpiło zderzenie mojego starego podejścia do zarabiania z podejściem nowym. I do dzisiaj to pamiętam, kiedy było coś takiego, że jeżeli chcę zarabiać miliony, to nie mogę żałować wydania złotówki. I ja rzeczywiście zaczęłam. To sprawiało, że w czasie, kiedy inni tylko myślą, zastanawiają się, ja już jestem po prostu 10 długości do przodu. I dzięki temu zobacz, że ja jestem. I zaczęłam patrzeć na to w ten sposób, że nie opłaca mi się dłużej pracować za niską stawkę. Muszę się nauczyć, jak. Co mi pomogło w budowaniu majątku? Zapraszam Cię na kolejne wideo, w którym podzielę się z Tobą kilkoma naprawdę fajnymi podpowiedziami. Podpowiedziami, które sprawiają, że Twoje zarabianie przyspieszy, a Ty staniesz się nie do zatrzymania, będziesz po prostu szła do przodu jak burza. Nazywam się Ania Witowska i od ponad 14 lat uczę kobiety, co zrobić, aby zacząć zarabiać więcej. Poprzez mądrą inwestorkę oraz kobietę zarabia pokazuję, jakie działania trzeba podjąć, aby zacząć mieć więcej na koncie i więcej czasu na życie. Pomysł na to wideo na temat tego, co mi pomogło, pojawił się w czasie rozmowy z moim przyjacielem, który powiedział coś takiego: Ania, Twoje podejście do zarabiania jest bardzo inne. I ja tak na niego popatrzyłam, mówię, ale jak inne? Bo mi się wydawało, że no każdy ma takie podejście do zarabiania jak ja. Czy to podejście jest inne, czy nie, ocenisz sama. Obejrzyj do ostatnich punktów, bo one naprawdę mocno otwierają oczy. Ja ze swojej perspektywy mogę powiedzieć, że dla mnie te punkty były mega skuteczne i naprawdę pomogły mi bardzo mocno przyspieszyć. I zanim do punktów przejdę, mam malutką prośbę do Ciebie. Jeśli jeszcze nie zasubskrybowałaś tego kanału, proszę zrób to. To pomoże mi się zmobilizować do tego, żeby się ubrać, zrobić makijaż i kolejne wideo nagrać. Dobra, gotowa na punkty? Punkt pierwszy nazwałam tak troszkę enigmatycznie i ten punkt brzmi tak. Wiem, że nie wiem. I być może zastanawiasz się, o co chodzi. To był taki moment, w którym nastąpiło zderzenie mojego starego podejścia do zarabiania z podejściem nowym. I do dzisiaj to pamiętam, kiedy ja twierdziłam, że ja już jestem tyle lat w rozwoju osobistym, ja już tyle książek przeczytałam, ja już tak dużo robię, gdzie ja myślałam, że wszystko jest okej, ale mój znajomy bardzo mocno sprowadził mnie na ziemię, bo powiedział tak: Ania, skoro niby wszystko wiesz i wszystko umiesz, to gdzie jest ta kasa? I ja na początku myślałam, że mu dosłownie skoczę do gardła, jak on śmiał coś takiego mi powiedzieć, ale w momencie, w którym emocje mi opadły i zobaczyłam, jak jest, to niestety musiałam mu przyznać rację. Ja stwierdziłam, że ja wszystko wiem, ale moje konto w banku tego nie odbijało. I ten taki nieprzyjemny moment, w którym sobie to uświadomiłam, sprawił, że ja się tak naprawdę przełączyłam z tego takiego myślenia i mówienia, że ja wiem, bo to jest taki moment, kiedy głowę masz zamkniętą, nic do niej nie może wejść, no bo przecież już wszystko wiesz, na podejście typu, że z pokorą mówię, że nic nie wiem. Bo gdybym wiedziała, to te pieniądze już by przyszły. I sam moment konfrontacji nie był super przyjemny, ale powiem Ci tak, było to bardzo takie wyzwalające, bardzo otwierające na naukę, na to, że przetłumaczyłam sobie wtedy, że bez sensu jest twierdzić, że wiem, a nie wiedzieć, że dużo mądrzej jest właśnie zacząć się uczyć, że skoro są ludzie, którzy pieniądze zarabiają, to ja mogę od nich zacząć się uczyć. I sprawdź teraz, jak to jest u Ciebie, jakie Ty masz mniemanie na temat siebie i swoich umiejętności w zarabianiu, a co Twoje konto mówi, tak? Czy te rzeczy idą w parze, czy też masz taki totalny rozdźwięk i no nie za bardzo to działa?
naprawdę opłaca się to takie podejście pokorne, bo ono otwiera drogę, ono sprawia, że zamiast coś udawać, ty rzeczywiście możesz się nauczyć i do przodu ruszyć, tak? Numer dwa. Numer dwa to jest przełożenie. I co za tym stoi? Za hasłem przełożenie stoi właśnie to, że w momencie, w którym przetłumaczyłam sobie punkt pierwszy, byłam w stanie zacząć słyszeć innych ludzi, ludzi, którzy zarabiają, i byłam w stanie zacząć się uczyć. To był też taki moment, kiedy uświadomiłam sobie, że skoro nie umiem, skoro mój taki kapitał umiejętności jest bardzo, bardzo niski, to znaczy, że muszę się zacząć uczyć. I nie ma tutaj miejsca na odkładanie, nie ma tutaj miejsca na narzekanie na to. To jest po prostu coś, co trzeba nadrobić. I w momencie, w którym zaczęłam się uczyć, to dla mnie to było coś takiego, że jeżeli chcę zarabiać miliony, to nie mogę żałować wydania złotówki. I ja rzeczywiście zaczęłam w siebie inwestować bardzo dużo, bo miałam bardzo dużo braków. I to przełożenie u mnie było takie, ono się dosyć mocno wiąże z punktem trzecim, zaraz do tego przejdę, że cokolwiek ja się nie nauczyłam, poszłam na warsztaty czy kupiłam kurs, ja to zawsze obróciłam kilka razy na swoje zarobki, tak? I dlaczego mówię o tym, że to przełożenie było bardzo duże? Ponieważ w odniesieniu do mnie i do moich działań szybkość to jest słowo klucz. Czyli jeżeli się czegoś uczę, albo jeżeli o czymś słyszę, to ja natychmiastowo, powtórzę, ja natychmiastowo wprowadzam to w życie, jeśli to ma sens, tak? Czyli jeżeli ktoś mi opowiada o jakiejś formie zarabiania, to ja nie śpię nad tym godzinami, miesiącami, ja się nie zastanawiam, ja nie mówię, ojejku, ja po prostu natychmiast wprowadzam to w życie. Jeżeli decyzje są takie naprawdę bardzo, bardzo duże, to daję sobie na to 24 godziny. I teraz zobacz, a jeżeli ty na przykład przerabiasz coś, słyszysz coś, oglądasz coś i nic z tym nie robisz, to ty tej szybkości nie masz. I to niestety sprawia, że twoje zarabianie jest bardzo wolne albo też kompletnie stoi w miejscu. W momencie, w którym ja sobie obiecałam, że szybkość to ma być moje drugie imię, a właściwie trzecie, bo na drugie mam Maria, to ta szybkość po prostu sprawiała, że ja sobie nie pozwalałam na to, żeby czuć dyskomfort, żeby się zastanawiać. Ja po prostu wiedziałam, że ja muszę działać szybko, bo ja muszę nadrobić stracone lata. Tak? Że ja muszę podejmować natychmiastowo decyzje i muszę wprowadzać je w życie i muszę obracać wiedzą, umiejętnościami, budować po prostu kapitał działań, odwagi, determinacji, bo inaczej ja nigdy nie przebiję tego swojego sufitu finansowego. Inaczej ja wrócę do tego starego myślenia, że ja wszystko wiem. No bo zobacz, to, że przykładowo ludzie kupują program, nie znaczy, że oni wiedzą. Wiedza tak naprawdę zaczyna się dopiero w momencie, w którym my zaczynamy to stosować praktycznie, tak? I teraz zobacz, jak fajnie połączenie tych dwóch punktów zaczęło dla mnie działać. Wiedziałam, że mam zaległości w wiedzy tak naprawdę, w edukacji i w umiejętnościach, więc jeżeli kupiłam jakikolwiek program, błyskawicznie go przerabiałam, nawet jeśli czułam dyskomfort, i o tym też Ci zaraz opowiem, i błyskawicznie stosowałam, to sprawiało, że w czasie, kiedy inni tylko myślą, zastanawiają się, ja już jestem po prostu 10 długości do przodu. I dzięki temu, zobacz, że ja jestem 10 długości do przodu, ja mam 10 razy więcej doświadczenia, ja mam 10 razy więcej determinacji, progresu, no i najczęściej też zarobków, tak? Czyli spójrz, jak bardzo szybkość tak naprawdę przekłada się na to, że my idziemy na maksa do przodu, tak? Kolejna rzecz, na którą chcę Ci zwrócić uwagę, to jest długość. Pewnie zastanawiasz się, o jaką długość mi chodzi. Nie, nie, nie. Masz mi grzeczne myśli, nie o taką długość mi chodzi. Chodzi mi o długość czasu, który tak naprawdę ja patrzę w kontekście zarabiania, tak?
I zobacz, że większość z nas została wychowana w taki sposób, że my oczekujemy wypłaty na koniec miesiąca, tak? Czyli mamy ten okres 30 dni i ma przyjść ta groda w postaci właśnie przelewu na konto. I ja na początku oczywiście też w taki sposób działałam i sobie myślałam, no tak, no dobra, no czekam na ten miesiąc, na koniec miesiąca będę mogła sobie coś kupić, będę mogła wydać kasę, będę mogła poczuć się lepiej. Ale to mi pokazało takie właśnie myślenie, że ja się ciągle kręcę w kółko i że przez 30 dni nie da się zbudować majątku. Co więcej, jeżeli patrzysz na to, żeby kasa Ci się zgadzała na koniec miesiąca, no to Ty nie zainwestujesz w siebie, Ty nie kupisz akcji, Ty nie zrobisz niczego poza swoim budżetem, bo stwierdzisz, że no tak, no kasa mi się nie zgadza, tak? Że to po prostu nie jest dla Ciebie dobre. I w momencie, w którym ja rozciągnęłam właśnie to patrzenie na zarabianie nie w kontekście miesiąca, ale w kontekście roku, kilku lat i życia, to stwierdziłam, że ja mam więcej czasu, aby się wykazać, że mam więcej możliwości, aby coś zbudować i ja nie muszę czuć takiego ciśnienia. Bo gdy podchodziłam do zarabiania w skali miesiąca, no to jeżeli nie stałam się milionerką po miesiącu, no to czułam się jak nieudacznik, tak? Myślałam, że znowu odniosłam porażkę. Ale w momencie, w którym patrzyłam sobie na to zarabianie, że ja z roku na rok mam mieć więcej kapitału, mam mieć więcej umiejętności, mam po prostu być mądrzejsza, mam widzieć progres, to sprawiało, że ja się czułam z tym dużo, dużo bardziej komfortowo. W momencie, w którym w ogóle dowiedziałam się, że inwestorzy w taki sposób myślą, stwierdziłam, jestem w domu, fajnie, że ja na to wpadłam. I teraz znowu, popatrz na siebie. Czy celujesz w koniec miesiąca, czy celujesz w dobre życie? Bo w zależności od tego, jakie jest Twoje celowanie, taki też będziesz miała efekt na końcu i takie też działanie będziesz podejmowała, tak? Czyli albo będziesz starała się ostrożnie robić rzeczy, żeby nie stracić, żeby na koniec miesiąca się zgadzało, albo będziesz odważnie budowała, bo będziesz wiedziała, że każda złotówka, którą włożysz w siebie, w inwestycje, w wartościowe akcje, że ona Ci zrobi robotę i że to zajmuje czas. To się nie dzieje czasami w przeciągu miesiąca, tak? Najczęściej się nie dzieje w przeciągu miesiąca, tak? Dobra, kolejny punkt. Gratyfikacja. I powiem Ci tak. Moim zdaniem ten punkt jest przepotężny i na tym punkcie niestety większość z nas się wywala. O co chodzi z tą gratyfikacją? Gratyfikacja to jest koncept odłożenia przyjemności na później. I zanim zaliczyłam ten taki mój pierwszy punkt, ten taki mój przełom w myśleniu, w podejściu do zarabiania, no to oczywiście ja chciałam, wiesz, jak pieniądze przyszły, ja chciałam natychmiast coś sobie kupić, aby sobie wynagrodzić, aby poczuć, że ja też coś mogę mieć. Ale tak naprawdę te małe wydatki sprawiały, że ja nigdy nie byłam w stanie ani odłożyć czegoś na boku, ani zbudować czegoś, ani rzeczywiście tego takiego mojego przełomu finansowego zaliczyć. I w tamtym momencie właśnie ja sobie też przetłumaczyłam, że im dłużej będę w stanie poczekać na nagrodę, tym ta nagroda będzie większa. I teraz zobacz. Fajnie jest nagrodę dostawać, ale my niestety bardzo często godzimy się na taką nagrodę byle jaką, tanią, niskiej jakości, żeby tylko coś sobie właśnie poczuć, żeby taki haj, że mogłyśmy sobie na to pozwolić zaliczyć, ale niestety przegapiamy tą nagrodę większą. I teraz zobacz, sam koncept tego takiego bycia niezależną finansowo, bycia wolną od szefa, od firmy, podróżowania, zbudowania majątku, fajnego stylu życia, to jest duża nagroda. Duża nagroda, która wymaga od nas poświęcenia tych małych przyjemności i po prostu odsunięcia tego trochę dłużej w czasie. I na samym początku to jest tak, to jest tak, jakby mi ktoś za coś zabrał. Nie, to jesteś Ty stająca się dużo bardziej dojrzała finansowo i pracująca na coś większego. Ma to sens? Mam nadzieję, że tak.
Punkt szósty. To jest punkt, o którym mówię bardzo, bardzo często. I patrzę tak naprawdę na liczby, na to, czy one się mi opłacają, czy one mi się nie opłacają. I do dzisiaj pamiętam ten moment, kiedy po raz pierwszy te swoje liczby zobaczyłam i one były straszne. Bo te liczby pokazywały mi, że godzina mojego życia jest warta bardzo mało, że gdybym straciła pracę, to tak naprawdę za długo bym nie przeżyła, że ja nie mam zielonego pojęcia, co ja zrobię, jak coś się wywali. Tak? I te liczby po prostu weszły mi do głowy na tyle mocno, że ja sobie za punkt honoru postanowiłam, że ja te liczby poprawię. I poprawa liczb polegała tak naprawdę na tym, że ja zaczęłam liczyć, co mi się opłaca. I teraz zobacz, to hasło, co mi się opłaca, odniosę także do tych punktów wyżej. Zrozumiesz, o co mi chodzi, zrozumiesz, dlaczego to jest bardzo skuteczne, tak? Stwierdziłam, że nie opłaca mi się nie wiedzieć, jak zarabiać, bo płacę za dużą cenę, po prostu nie zarabiam. Że nie opłaca mi się słyszeć o czymś, co jest fajne w zarabianiu i tego nie stosować, no bo to jest tak, jakbyś po prostu zobaczyła, że coś jest i ty mówisz, no jest fajne, ale ja tego nie wezmę, no trochę bez sensu, więc ja stwierdziłam, że to mi się nie opłaca. Stwierdziłam, że nie opłaca mi się rozciągać w czasie działania, myśleć i czekać. Po prostu mi się nie opłaca. Ja sobie na to nie mogę pozwolić, bo ja zmarnowałam za dużo czasu. Że nie opłaca mi się patrzeć na koniec miesiąca. Bo pod koniec miesiąca, jeżeli wypadnę słabo, to sama ze sobą poczuję się źle. A jeżeli zobaczę progres w przeciągu roku, to ja przepotężnie tak naprawdę urosnę, tak? Że nie opłaca mi się brać małych nagród, bo ja po prostu mierzę w duże rzeczy. Ja chcę mieć przecudowne życie, życie, w którym mogę naprawdę sięgnąć po wszystko, co sobie kiedyś wymyśliłam, co widziałam w filmach i że nie pozwolę, aby drobne przyjemności, czy też brak mojej dyscypliny, to wszystko zasabotował. I dlatego właśnie pod kątem tych liczb ja zaczęłam patrzeć, tak? I zaczęłam patrzeć na to w ten sposób, że nie opłaca mi się dłużej pracować za niską stawkę, muszę się nauczyć, jak lepiej zarabiać i tą stawkę podnieść. Nie opłaca mi się generalnie sprzedawać mojego czasu, muszę znaleźć pomysł na to, aby ktoś moimi pieniędzmi obracał i aby to po prostu te pieniądze na mnie pracowały, stąd inwestowanie i giełda. Że nie opłaca mi się zaczynać i odpuszczać, bo wtedy nigdy nie zaliczę przełomu, że nie opłaca mi się robić rzeczy, które dadzą mi za mało zysku, bo nigdy przez to nie zbuduję majątku. I teraz spójrz, jak takie małe, proste rzeczy, bo ja tutaj nie mówię o niczym wielkim, jak zadawanie sobie pytania, tak, choćby codziennie, czy opłaca mi się odpuścić, czy opłaca mi się coś zrobić, czy znowu kupię sobie małą nagrodę i ta duża przejdzie mi koło nosa, czy też nie. Czy opłaca mi się znowu pomału pykać pojedyncze działania, czy też opłaca mi się przycisnąć, przesunąć mój sufit finansowy i po prostu bardzo szybko po moje cele sięgnąć. Dobrze, to są moje punkty. Takie naprawdę, naprawdę bardzo proste, którymi ja się zawsze kieruję, tak? Nie patrzę na to, co jest tu i teraz, tylko patrzę na to, gdzie chcę dojść i co sprawi, że dojdę po moje cele finansowe jak najszybciej. I to właśnie zastanawianie się, to właśnie analizowanie sprawiło, że ten mój majątek relatywnie szybko zbudowałam i dzisiaj mogę nim się cieszyć. Pytanie jest moje do Ciebie. Co Ty sobie weźmiesz do serca? Którą z tych rad dzisiaj możesz zastosować, która da Ci po prostu przełożenie na to, że zaczniesz zarabiać szybciej. Czy otworzenie się na naukę, czy też edukacja i przekładanie tego na progres, czy dużo szybsze działanie, naprawdę dużo szybsze działanie, mierzenie dalej, konkretny plan finansowy, odsunięcie gratyfikacji na później, czy też właśnie to takie skupienie się potężne na liczbach i na tym, co Ci się opłaca, a co nie.
daj mi znać w komentarzu.